Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A dzisiaj poranek nam upływa pod znakiem protestów rolniczych. Pan się spotkał z protestującymi rolnikami. Co pan usłyszał? No przede wszystkim usłyszałem bardzo, bardzo energiczne, dynamiczne słowa, zwroty, wyrażenia, żeby natychmiast działać, natychmiast coś zrobić, żeby nie było pustosłowia. No i ja też powiedziałem, jakie jest moje zdanie na ten temat, dlatego że na pewno trzy bardzo ważne aspekty, które są, czyli Zielony Ład, czyli to jest pierwsza rzecz, która powinna według mnie być bardzo mocno zweryfikowana, bo rolnictwo w ogóle powinno być na ostatnim miejscu weryfikowania Zielonego Ładu. Dlatego, że gospodarka rolna jest nieprzewidywalna. Ona jest bardzo zależna od wielu czynników zewnętrznych, pogodowych, pewnie i takich związanych z katastrofami różnymi. Dlatego my powinniśmy, jeżeli chcemy zaplanować Zielony Ład, najpierw powinniśmy się zająć i wprowadzić ten Zielony Ład w te gospodarki, które są przewidywalne, które można opanować kosztowo. No to teraz do nas dociera, że my mamy w końcu ustawę kaucyjną na temat butelek plastikowych. My zmuszamy producentów różnych rzeczy do tego, żeby ich odpowiednia ilość nowych produktów była z tak zwanego recyklingu, czyli w tak zwanym obiegu gospodarki zamkniętej. Więc my jesteśmy w stanie sobie nawet zutylizować stare meble na rzecz wytworzenia nowych płyt. I tak się też będzie działo właśnie w przemyśle na przykład drzewnym czy wyrobów drewnopodobnych. Rolnictwo powinno oczywiście być uwzględniane, ale w takim aspekcie bardzo spokojnym, bardzo, bardzo uzgodnionym z tymi partnerami. Pod szczególną ochroną. No tak, no jeszcze raz powtórzę. No dlaczego? Dlatego, że jest nieprzewidywalne w swojej gospodarce. My mieliśmy rzepak po 3400 zł, teraz mamy rzepak po 1400 zł. Mieliśmy saletrę po 4000 zł, no teraz nawet nie wiem, ile kosztuje saletra, może 1800, może 1900 zł. No więc to pokazuje, że rolnik czasami nie jest w stanie sobie zaplanować tych swoich przychodów, a już nie mówiąc o dochodach, tak? Więc to jest jak gdyby, to jest ta gałąź gospodarki bardzo niepewna. Druga rzecz, jeżeli chodzi o transport wszelkich produktów z Ukrainy, to rzecz nowa, która pojawiła się w tamtym roku, no ale oczywiście ona od początku powinna być pod kontrolą rządu. Prawo i Sprawiedliwość bardzo to zaniedbało, więc ja uważam, że teraz powinien nastąpić bardzo szybko taki reset i pierwsze co, to powinno być opracowane zasady tranzytu wszelkich produktów z Ukrainy do konkretnych portów w Polsce. Jeżeli producenci zboża i producenci wszelkich produktów rolnych na Ukrainie chcą w tym uczestniczyć. Tak naprawdę przewoźnik powinien ponosić odpowiedzialność za to, że te produkty nie zostają w Polsce, tylko trafiają bezpośrednio. To też o systemie kaucyjnym się mówiło. Oczywiście, że tak. No, system kaucyjny jest w wielu miejscach wprowadzony. Na przykład wprowadziliśmy system kaucyjny, jeżeli ktoś chce zajmować się odpadami, musi zdeponować odpowiednie pieniądze na poczet ewentualnych kar. I to wcale nie są małe pieniądze. Tak samo tutaj. Więc dla mnie przestajemy w ogóle cokolwiek wprowadzać na teren Polski, dopóki nie opracujemy zasad monitorowania i pilnowania tych transportów. No i oczywiście taka uczciwość biznesowa, która powinna być pomiędzy partnerami, bo jeżeli ja jako rolnik miałem w osobie kolegi, znajomego, który ode mnie zawsze skupywał to zboże, no to trzymajmy się tych zasad, trzymajmy się takiego regionalnego patriotyzmu. Nie szukajmy takich tanich rozwiązań gdzieś tam po stronie ukraińskiej. A poza tym to, co mówili mi rolnicy, że oni są, nasi opolscy rolnicy, są bardzo restrykcyjnie traktowani przez różnego rodzaju punkty skupu, gdzie jest badany gluten, białko, czystość, opad, a nie wszystkie produkty, które wjeżdżają na Opolszczyznę, są w ten sposób rygorystycznie badane. Więc tak naprawdę ja też uważam i też powiedziałem, że nie wszystkie sprawy da się rozstrzygać przy świetle kamer. Na pewno kilka osób powinno się zamknąć w pomieszczeniu przy okrągłym stole i powinni między sobą bardzo szczerze porozmawiać o tych relacjach w rolnictwie pomiędzy producentem, rolnikiem, osobą skupującą, no i oczywiście to, co później trafia na nasz rynek. A propos rozmów w cztery oczy, panie marszałku, no tak mniej więcej połowa jest tego objazdu pana województwa. Spotyka się pan nie tylko z samorządowcami, ale też i z mieszkańcami. Rozmawia pan o tym, co się zmieniło w regionie, odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej. W pana ocenie i w ocenie tych uczestników spotkań ten bilans jest dodatni? No
ten bilans jest dodatni, no bo dzisiaj też rozmawialiśmy przed audycją, że dla wielu osób jest bilans dodatni, no bo też tak powinno być, że z jednej strony potrafimy korzystać z możliwości funduszy europejskich, które się pojawiają w tej przestrzeni, a z drugiej strony oczywiście powinniśmy wymagać na Unii Europejskiej, żeby ona się też zmieniała. No bo przykład rolników, wsparcie na pewno niekwestionowane dla branży rolniczej w postaci i dopłat bezpośrednich, i możliwości zakupu sprzętu, ale to się tak naprawdę naszym rolnikom należało w momencie wejścia do Unii Europejskiej. Absolutnie nikt nie ma prawa tego zakwestionować, ale jeżeli my teraz jako gospodarka ogólnoświatowa, nie tylko europejska, nie zadbamy o wzajemne relacje, no to sama Unia Europejska będzie się miotać właśnie w takim zielonym ładzie, a Chińczycy, Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna tak naprawdę będą to bardzo lekceważyć i nie przywiązywać absolutnie do tego żadnej wagi. No, niektórzy mówią, że my mamy zielony ład, a Chińczycy mają czerwony ład. No i, no, i panie redaktorze, szanowni państwo, no i my nie zatrzymamy powietrza, które będzie do nas wpływało z Chin, czy z Rosji, czy z Afryki, czy ze Stanów Zjednoczonych. No tu cała rzecz polega właśnie na tym. Ale nam się udało dzięki Unii Europejskiej, ja tak to oceniam, wiele spraw uporządkować, do wielu spraw się przekonać, jeżeli chodzi o pewne polityki. No, 10 lat temu, jak zaczynałem być marszałkiem, takim nowym pojęciem była bioróżnorodność, czyli zachowanie gatunków, ochrona przyrody, tworzenie tej przyrody przyjaznej człowiekowi. Pojawiły się strategie niskoemisyjne, czyli bardziej korzystanie z transportu publicznego, chociaż dla Polski to jest zadanie na co najmniej 50 lat. Pojawiły się innowacje w przedsiębiorstwie, czyli wesprzemy ciebie, drogi przedsiębiorstwo, dotacyjnie pod warunkiem, że to będzie coś nowoczesnego, coś, co będzie dawało taki impuls rozwojowy dla twojego przedsiębiorstwa. No i to jest jak gdyby za każdym razem coś nowego wchodzi w Unii Europejskiej. I według mnie bardzo dobrze, że takie trendy są wyznaczane, bo one też dają nam taką refleksję praktyczną, co zmienić po prostu w tej naszej pracy. Jeżdżę po województwie, rozmawiam z ludźmi, podsumowujemy to i w związku z tym, że się pojawiają nowe możliwości finansowe, wiem, że to wymaga bardzo dużo rozmów, tłumaczenia sobie nawzajem, uczenia siebie nawzajem tych nowych możliwości finansowych. Dlatego są te spotkania. No, biorą w nich udział samorządowcy. Jeszcze ale mnóstwo organizacji pozarządowych, także. No ale samorządowcy z poprzedniego rozdania, tak to nazwijmy, teraz przecież mamy w perspektywie wybory samorządowe. Jak Platforma Obywatelska jest do nich przygotowana? Kiedy poznamy konkretnych kandydatów? Konkretni kandydaci zostali już wysłani do Warszawy w czwartek. W czwartek mieliśmy Radę Regionu. Na Radzie Regionu przyjmowaliśmy uchwałą akceptację poszczególnych komitetów wyborczych, które idą pod inną nazwą niż Koalicja Obywatelska, a są tam nasi członkowie, bo to jest taki wymóg formalny. Więc akceptowaliśmy to wszystko, co się wydarzyło w powiatach. No więc chcę powiedzieć, że nasze głosowania były jednogłośne, czyli wszyscy, którzy chcą startować w wyborach, dogadali się, idą w zgodzie, więc koleżanki i koledzy mają pełne wsparcie ode mnie i wielkie słowa wdzięczności za to, że nie było zgrzytów, że nie było konfliktów, że tak wzorcowo zostało to przygotowane. I oczywiście 40-osobowa lista do sejmików w 5 okręgach wyborczych również została wysłana do Warszawy, więc już przygotowujemy się pod względem takim organizacyjnym, pod względem takim, że się poznawaliśmy. Na przykład w sobotę byłem na spotkaniu w Nysie, byłem również na spotkaniu 2 okręgów wyborczych Kędzierzyn-Koźle, Strzelce, Krapkowice, Głubczyce, Prudnik, więc tak naprawdę no, poznajemy się jako ekipa i drużyna ludzi, która chce się poddać ocenie społecznej ludzi, która chce być dobrą ofertą dla wyborców. Pokazać, co na co dzień robią, czym się zajmują, czym by się chcieli zajmować, gdyby zostali radnymi Sejmiku Województwa Opolskiego. No, bo wybory są troszkę też taką nadzieją, że ktoś się pochyli nad jakimś problemem. Wczoraj na przykład byłem na spotkaniu pani Kasi Zalewskiej w Wołczynie, w azylu dla psów. I to też jest dla mnie takie nowe wyzwanie, bo tak naprawdę nigdzie w przestrzeni samorządu województwa nie mamy ulokowanych na przykład schronisk dla zwierząt bezdomnych, nie mamy ulokowanej sterylizacji, nie mamy jak gdyby określonych, jak powinien wyglądać azyl dla zwierząt bezdomnych. Tutaj jest wiele do zrobienia rzeczywiście. Tak, ale właśnie to pokazuje, że jak wchodzi ze mną taka kandydatka na listę, to tak naprawdę ja dostrzegam ten problem i już wiem, że na pewno
pewno na początku marca się tym problemem zajmiemy w skali całego województwa. Panie marszałku, a co z prezydentem Opola? Poprzecie Arkadiusza Wiśniewskiego? No, myślę, że w tym kierunku idą rozmowy pana przewodniczącego Zbigniewa Kubalańcy, Szymona Ogłazy z panem prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim. Dlatego, że też chcemy pokazać, że jesteśmy jedną rodziną samorządową. Tak jak w każdej rodzinie są różne zdania, ale też wtedy, kiedy jest pewien szacunek i wtedy, kiedy jest pokazana dobra przyszłość i pewne plany, no to ta rodzina się trzyma razem. Ta rodzina po prostu ma wyznaczone cele. Mam nadzieję, że to będą wspólne drogi dojścia do tych celów, więc... A sytuacja w Krapkowicach uporządkowana już jest? Myślę, że sytuacja w Krapkowicach jest uporządkowana, dlatego że ja nie lubię dwuznaczności i takiego rozgrywania siebie za plecami. Więc w momencie, kiedy pan Witek Rozżałowski został szefem Komitetu Wyborczego Maćka Sonika, który nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, wręcz gdzieś tam się skłaniał bliżej do środowisk prawicowych, no to zdecydowaliśmy o tym, że pan Witek Rozżałowski nie będzie naszym pełnomocnikiem wyborczym. Stworzyło się nowe koło. Rafał Bozusiński jest tam szefem tego koła. Idziemy wspólnie do wyborów, do powiatu wspólnie ze Stowarzyszeniem Marka Śmiecha, więc tak naprawdę szanowni państwo, jeżeli coś buduję od zera, to też chcę już budować na trwałych fundamentach i ten fundament wcale nie musi dzisiaj, czy przed 7 kwietnia być nie wiadomo jak rozbudowany. Zacznijmy od czegoś bardzo solidnie, rzetelnie, bądźmy wiarygodni dla tych ludzi, którzy będą chcieli z nami współpracować. Ja serdecznie też zapraszam do kontaktu ze mną, no, bo ja uważam, że są ludzie, dla których przestrzeń życia społecznego, obywatelskiego w rozumieniu relacji pomiędzy ludźmi jest właśnie w Koalicji Obywatelskiej, ale też oni nie muszą być członkami Koalicji Obywatelskiej. Oni mogą być po prostu naszymi sympatykami zadeklarowanymi i to mi też wystarczy. Ale droga do współpracy ewentualnej przyszłej z panem Sonikiem jest już zamknięta definitywnie? Panie redaktorze, ja nie piszę żadnych scenariuszy po 7 kwietnia, proszę mi wierzyć, dlatego że ja jestem teraz skupiony na tym, żeby bardzo dobrze współpracować z wyborcami, żeby przeprowadzić dobrą kampanię, żeby dobrze zaprezentować swoich kandydatów. I oczywiście często mówię, że w tą sobotę już, kiedy jest cisza wyborcza, to wszyscy mają, ja przynajmniej mam wrażenie, Jezus Maria, no nic nie zrobiliśmy, nie dotarliśmy do ludzi, nikt nie mówi już o wyborach. No wie pan, jak to jest do 21, kiedy są zamykane lokale wyborcze. No więc tak naprawdę się na tym skupiamy. Naprawdę nie piszę żadnych scenariuszy, nie wprowadzam nawet swojej koleżanki i kolegów w jakiekolwiek dywagacje. Nie chcę tego, jest to mój świadomy zabieg, świadome postępowanie. Słuchajcie, jesteście teraz osobami publicznymi, poddajecie się ocenie społecznej ludzi i pokażcie, jacy jesteście wartościowi. I na co was stać. Dziękuję bardzo. Marszałek województwa Andrzej Buła był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego tygodnia. Cała rozmowa na radio.opole.pl.